Dzień dobry Państwu, ponieważ jesteśmy w Papugarni z Panią Renatą. Dzień dobry. To ja może zapytam, ponieważ jesteśmy tutaj zapapugowani, można powiedzieć. Ile tutaj jest papużek? Powyżej 112 sztuk na ten moment. Pięknie, na razie ich nie widzimy, ponieważ część z nich je, prawda? Tak. To jest akurat taka pora. Natomiast ja mam takie pytanie o to, co najbardziej mi się kojarzy z papugami, czyli papugowanie. Czy papugi naprawdę papugują? Co potrafią papugować, jeżeli potrafią? Jak my możemy się tutaj z nimi witać? Czy one coś do nas powiedzą? Jak to wygląda? Oczywiście papuszki, nie na darmo mówimy, że papuszki papugują. Nasze papuszki ładnie powtarzają. Niestety trzeba pamiętać o tym, że papuszki są zwierzątkami, które się przyzwyczajają do opiekunów. Więc jak przyjdzie nam większa liczba osób i chcemy wymusić na nich to, żeby coś po nas powtórzyły, to najczęściej wtedy, tak jak z dziećmi, nie mają na to ochoty, tak? Natomiast gdzieś jak sobie siedzą na żerdzi, tak jak tutaj, możemy usłyszeć różne słowa, których papuszki uczą się od nas. Co najczęściej nasze papuszki powtarzają? Dzień dobry. Halo, ponieważ słuchają telefonu i nasza Suzy bardzo ładnie udaje dystrybutor do wody. Co to znaczy udaje dystrybutor do wody? One właśnie mają łatwość powtarzania dźwięków i nauczyła się udawać taki dźwięk, jak wydaje właśnie dystrybutor do wody. Ja na samym początku, jak tutaj właśnie przychodziłam, nie wiedziałam skąd to. Okazało się, że to właśnie nasza Suzy, tak? Alarmy wszelkiego rodzaju. Mają łatwość zapamiętywania takich rzeczy. Czyli tak naprawdę nie tylko nauczone są specjalnie jakichś słów, ale część po prostu złapały przypadkiem. Dokładnie. Części wyrażeń, części słów uczą się też od Państwa, czyli od naszych gości. To bardzo dobrze świadczy o Państwa gościach, skoro mówią dzień dobry i halo, tak? Tak. Natomiast mam pytanie, czy to zawsze tak wygląda, że jesteśmy grzeczni, zachowujemy się tak, jak powinniśmy? O czym powinniśmy pamiętać, przychodząc tutaj do papugarni? No to są zwierzątka, to są delikatne zwierzątka. W jaki sposób my powinniśmy się wobec nich zachować? Najważniejszą rzeczą, o którą my prosimy Państwa odwiedzających nasz, to jest to, żebyśmy nie zapominali o tym, że to my wchodzimy do domu naszych papużek, tak? Obowiązuje tutaj regulamin, którego my jako pracownicy prosimy o bezwzględne przestrzeganie. Co to znaczy? Zdjęcia możemy sobie robić z naszymi zwierzątkami oczywiście jak najbardziej, natomiast bez flesza, bez lampy błyskowej. Karmienie ptaszków, jak najbardziej możemy karmić ptaszki z wyłączeniem tych naszych największych ar, które są na karmniku. Zaraz tutaj poproszę kolegę, przyniesie nam naszą gwiazdę. Ich nie karmimy, ale to nie dlatego, że po prostu jesteśmy złośliwi i na to Państwu nie pozwalamy, tylko są to względy bezpieczeństwa, zarówno Państwa, naszych gości, jak i naszych papużek. Takie papużki mają powyżej 1,5 tony nacisku na dziobek, więc jeżeli ona by się pomyliła z pojemniczkiem, mogłaby się komuś zadziać krzywda. Nie chcemy tego, dlatego prosimy, aby ich nie karmić. Drodzy Państwo, ubrania, guziczki, wszelkie koraliki, bardzo prosimy nie, ponieważ papugi uznają to za zabawkę. Dzień dobry, Lagerta. To jest na przykład jeden z naszych ptaszków, którego bardzo prosimy, żeby nie karmić. Właśnie dlatego, chociaż to jest dzidziuś 4-miesięczny, ale jak urośnie i się na przykład coś by się nie spodobało, naprawdę potrafiłaby zrobić krzywdę. Tak, siedź sobie na Mateuszku. Drodzy Państwo, taką bardzo istotną rzeczą, którą najczęściej zdarzają się w tym punkcie regulaminu jakieś obiekcje z Państwa strony, to jest biżuteria. W papugarni mamy bezwzględny zakaz noszenia biżuterii. Biżuteria to są wszelkie rodzaje kolczyków, wisiorków, bransoletek, zegarków. Dlaczego? Dlatego, że papuszka może podlecieć do takiego kolczyka, uszkodzić nam ucho, zniszczyć tą biżuterię, a jeżeli ona ją połknie, to niestety może się jej zadziać krzywda. Dlatego też tutaj przemawiają za nami pewnego względu bezpieczeństwa. Bardzo prosimy o kategoryczny zakaz niezałakadania tej biżuterii. Wyglądamy naprawdę, ptaszkom się i tak podobamy bez tego, więc bardzo prosimy, żeby po prostu tej biżuterii u nas nie było. Można powiedzieć, że to takie zachowanie podobne jak u sroczek, tak? Bo to chyba znamy z opowieści rodziców czy babci, że no sroczki tak są bardzo zainteresowane takimi świecidełkami, więc to chyba nie zła wola ptaszków. Nie, nasze ptaszki też, jak Pani tutaj może sobie zaobserwować, mają wszędzie wiszące liny, metalowe różne koluszka. Dla nich to jest forma zabawy, tak? My wchodząc z kolczykiem wzbudzamy ich zainteresowanie. Są ptaki, które przelecą obok nas obojętnie, tak? Ale są niestety takie, które gdzieś zainteresują się za bardzo i tak jak mówię, wtedy może dojść do sytuacji, że no może się coś komuś zadziać, tak? Jak również no nie chcemy, żeby im się coś stało, ponieważ no zdrowie i życie ich jest dla nas najważniejsze, bo jak ich tutaj nie będzie, no to nie będziemy mieli do czego przychodzić i czego podziwiać, prawda?
A z tych milszych rzeczy, co nas może tutaj, jeżeli już będziemy przestrzegać regulaminu, co miłego może nas tutaj spotkać, co z kolei możemy robić z papuszkami? No to drodzy Państwo, z tego co już tak z moich obserwacji i wizyt waszych w naszej papugarni, zawsze takim największym wyróżnieniem jest bolek, który lubi przylecieć na ramię, możemy sobie z nim zrobić zdjęcie. On wybiera najczęściej osoby wysokie. Nie wiemy czemu, ale tak ma. Lubi bardzo mężczyzn, więc to na pewno wzbudza wielką radość wśród naszych odwiedzających, że właśnie któraś z tych największych ar, czyli ta Araraauna przyleci, prawda, możemy sobie z nią zrobić zdjęcie, gdzieś tam pospacerować. My oczywiście na to pozwalamy, tylko tak jak mówię, żeby nie podstawiać pojemniczka, gdzieś tam zachowywać te względy bezpieczeństwa. Natomiast to jest dla Państwa takie dosyć spore, wiem, że miłe zaskoczenie, że jednak ten największy ptaszek gdzieś tam z tego tłumu nas wybrał. Dokładnie, bo to są jednak zwierzęta egzotyczne, które do tej pory myślę, że mogliśmy podziwiać gdzieś tam w jakichś czasach zagranicznych, tak? A tutaj możemy przyjść i naprawdę mamy z nimi bardzo bliski kontakt. Bardzo ciekawym takim ptaszkiem u nas jest też nasze kakadu juniorek, który się bardzo przysłuchuje naszej rozmowie tutaj. To ta biała? Tak, to ta biała, to jest właśnie juniorek, kakadu żółtoczube. On jest też bardzo, bardzo ciekawy. On podczas wszystkich czynności, które są tutaj wykonywane, wiadomo, przed otwarciem, żeby móc obiekt przystosować dla odwiedzających, to wszystkim bardzo uczestniczy i właśnie obserwuje, tak? Ciekawią go miotły, no to tak naprawdę wszystkie przedmioty naszego codziennego użytku, więc jest bardzo takim ciekawym ptaszkiem. Są ptaszki mniejsze, które też są bardzo, bardzo sympatyczne, ale tutaj już wiem też od naszych klientów, że tak jak na przykład tutaj sobie siedzi za nami Marian, to jest nasza rudosterka. Marian nam się tutaj tak, chyba one sobie tutaj zaprezentują. Tak, właśnie wszystkie widzę, że sobie tak się ładnie nastroszyły. Ja się śmieję, że to są ptaszki chirurgii jednego dnia, bo one mają, proszę nie zapominać, to są małe ptaszki, ale mają jednak naprawdę bardzo ostre dzioby. I też to jest to, na co ja zawsze mówię, jak widzę osoby chodzące na hale, jeżeli mamy jakieś pieprzyki, gdzieś jakieś troski, trzeba na nie zwrócić uwagę, tak oczywiście, ponieważ nasze ptaszki bardzo chciałyby nam z tym pomóc i to po prostu usunąć, więc na takie rzeczy również trzeba zwracać uwagę. No właśnie, a co z emocjami? Czy to jest miejsce dla każdego? Czy na przykład małe, rozemocjonowane, krzyczące dzieci, czy tutaj są w stanie się zrelaksować, czy raczej powinniśmy uważać? Ja myślę, że tak naprawdę to zależy od rodziców. Dlaczego? Dlatego, że my mamy wśród swoich klientów dzieciaczki, które są naprawdę maleńkie. To są czasem niemowlaki 6-miesięczne. Nie mają tego lęku, nie boją się. Ja zawsze mówię, mamy tutaj możliwość oglądania naszych ptaszków, natomiast za nami znajduje się szatnia z sofą, gdzie zarówno mama z dzieckiem, jak dziecko się wystraszy, wiadomo, zacznie piszczeć, może sobie wyjść na spokojnie, możemy wytłumaczyć, co się zadziało dziecku i wrócić z powrotem. Ja bardzo zwracam uwagę na to, abyśmy nie wymuszali na dziecku tego idź zobacz, tak musisz tam być, bo to nie o to chodzi. Dzieci się też wiadomo, mogą wystraszyć, boją się, widzi przyszy pani i widzi jak właśnie, co to za zebranie, co to za hałas, czy to jakaś kłótnia, czy... Cóż mogę Państwu powiedzieć, jesteście naszą dzisiejszą atrakcją Państwo, więc nasze ptaszki mocno się Wami interesują. Nie wiedzą, co się tutaj dzieje, czemu ja się z nimi nie bawię, tylko tutaj z Panią rozmawiam, tak? Więc stąd te nasze dzikie okrzyki. Natomiast wracając do dzieci, tak jak powiedziałam, wszystko zależy od rodzica i od tego, jak to dziecko jest u nas, że tak powiem, zaopatrzone i zaopiekowane przez osobę, z którą przychodzi. Ponieważ wbrew pozorom powiem Państwu, że mniejszy problem jest z dziećmi, gorzej to właśnie my dorośli się zachowujemy. I to już tak wiem z autopsji, z obserwowania sytuacji, które mają miejsce u nas. Ja zatem jako taki grzeczniejszy, dorosły, chętnie oddam już głos ptaszkom, bo widzę, że bardzo próbują się tutaj... Tak, domagają się tego okrutnie.